Witam, witam serdecznie w maratonie audiowizualnym z cyklu Polaraxa poświęconym w miesiącu marcu zaginionej cywilizacji. Maraton będzie trwał miesiąc i pod koniec marca wylosujemy być może kolejny temat, jeśli taka formuła Państwu się spodoba. Dzięki temu, że jest jeden temat, możemy się w nim unurzać po łokcie i do bólu. Ale za to dotrzeć tam, gdzie na innych kanałach mogą tylko pomarzyć. Zapewne każdy z Państwa zna serial Starożytni Kosmici. Jego celem jest wykazanie ingerencji obcej, pozaziemskiej cywilizacji w życie na Ziemi, a nawet w stworzenie człowieka. Jest to interesująca i atrakcyjna hipoteza, na której majątek zrobił von Denichen i Chin. Ale jest to także hipoteza niebezpieczna. Jeśli do rozmyśleń, a już szczególnie konkretnych badań poszukujących śladów zaginionej cywilizacji, wpuścimy kosmitów, to wówczas wszystko staje się możliwe. Każda, najbardziej nawet szalona, niedorzeczna idea w takim środowisku może być traktowana jako realny scenariusz. Kosmici przez swoją bajkową technologię umożliwią wszystko. Dlatego staram się w moich rozmyślaniach nad zaginioną cywilizacją nie dopuszczać kosmitów do głosu, wierząc, że wszystko, co człowiek osiągnął, osiągnął dzięki samemu sobie. Jeśli kosmici mieliby technologię, pozwalającą im na loty międzygwiezdne i dotarcie do Ziemi z jakiejś innej galaktyki świadczyłoby to o ich potężnej i bardzo precyzyjnej wiedzy. Zatem wszystko, czego by się dotknęli, byłoby z oczywistych względów precyzyjne i zaawansowane. Gdyby piramidy budowano przy ich współdziale, to byłyby one perfekcyjne, a nie są. Są prawie perfekcyjne, z minimalnym marginesem błędu, na który nie pozwoliłaby sobie cywilizacja, która wie, jak pokonać odległości międzygalaktyczne. To cechą człowieka jest popełniać błędy, i te błędy potwierdzają, że to, co człowiek osiągnął, jest jego własną zasługą. Nie mam wątpliwości, że w potężnym i bezkresnym kosmosie istnieje inteligentne życie ale jestem przekonany, że to życie nie miało wpływu na to, co stworzono w zamieszłej prehistorii na naszej planecie. Nie ma też powodu, aby wierzyć, że 50 tysięcy lat temu wszyscy ludzie na naszej planecie zgodnie łupali kamienie w swoich jaskiniach. Nawet dziś na Ziemi, na przykład w Amazonii, żyją plemiona, które nadal łupią te kamienie, ale smartfona z nich nie wyłupią. I nikt nie mówi im, aby przestali żyć w ten sposób. To pozwala założyć, że super rozwinięta cywilizacja i ta prymitywna koegzystowały ze sobą. Ale sama Amazonia okazuje się także być miejscem, w którym żyły kiedyś zaawansowane technologicznie grupy ludzi. W Amazonii znaleziono niedawno kamienny krąg zwany Rego Grande, który, podobnie jak wszystkie inne kamienne kręgi na świecie, jest zorientowany astronomicznie. Wycinanie tropikalnego lasu w Amazonii odkrywa także coraz więcej ziemnych struktur, usypanych tu przez nieznanych nam ludzi z głębokiej prehistorii. Wiele takich struktur odkryto dzięki technologii LIDAR, która jest w stanie sfotografować powierzchnię Ziemi, nawet jeśli jest przykryta gęstym lasem. Już pierwsze fotografie z Lidaru, jakich dokonano w Brazylii, odkryły ogromne ziemne konstrukcje. Dla archeologów było to zaskoczenie, bo niczego w Amazonii nawet nie szukali, co jest zrozumiałe ze względu na trudny teren. Ale archeolodzy byli także przekonani, że w Amazonii nie ma w ogóle czego szukać. Kopce w Amazonii często ustawiane są w miejscach wskazujących wschód i zachód słońca w czasie obu przesileń i równonocy. Oczywiście przesilenie letnie na półkuli północnej jest przesileniem zimowym na południowej. Amazońskie kopce w swoim ustawieniu i sposobie budowy przypominają północnoamerykańskie kopce z regionu Mississippi. Przypominają kopiec w Kahoki, który również wskazuje wydarzenia astronomiczne związane ze słońcem. Takie ziemne kopce z powodzeniem można nazwać piramidami, tyle że usypanymi z ziemi. Na przykład chińskie piramidy są w większości usypane z ziemi. Wiele piramid majów to ziemne kopce obłożone kamieniem z zaprawą. Przez lata panowała wśród historyków opinia, że te amerykańskie kopce mają co najwyżej tysiąc lat, ale okazało się, że sięgają w przeszłość na wiele tysięcy lat niektóre z nich nawet dziewięć tysięcy lat. Tysiące takich kopców w Ameryce Północnej zniszczono. Te które przetrwały, zostały rozkopane i okradzione z artefaktów. Z tych szczątków dawnej sieci kopców wynika, że wspólnie razem tworzyły gigantyczną mapę nieba. Tak samo jak piramidy i świątynie w Egipcie. Podobnie jest z odkrytymi przez Lidar kopcami w Brazylii, bo one również korespondują z kosmosem. Lidar okazał się dla archeologii rewelacyjnym narzędziem, dzięki któremu nieinwazyjnie można stwierdzić, które miejsca kryją w sobie ślady dawnej cywilizacji. I tu ciekawostka, proszę państwa, bo w Egipcie nie używa się lidaru. Lidar jest zabroniony. I powód jest rozbrajająco szczery. Lepiej jest kopać na chybił trafił, bo to przynosi więcej pieniędzy opłacanych przez archeologiczne misje badawcze, niż z powietrza ustalać miejsca, które kryją jakąś strukturę. I być może nie do końca jest to prawda. Zakaz używania lidarów w Egipcie ma przede wszystkim zabezpieczyć odnalezienie tam rozmaitych, ważnych, staroegipskich budowli, które są znane wyłącznie władzom. I nie jest to tylko spekulacja. Pamiętacie Państwo tak zwane doświadczenie sejsmiczne Roberta Shocka, które wykazało, że pod łapą sfinksa znajduje się nieznane dużych rozmiarów pomieszczenie? Archeologom wówczas zakazano kopać wokół sfinksa, ale kilka miesięcy później dookoła sfinksa młotami pneumatycznymi kuli egipscy robotnicy. Kuli zaledwie 30 cm od miejsca, które wskazał Robert Shock a które być może kryło legendarną, wskazaną przez Edgara Casey, bibliotekę tajemnic. Kuto tam, pod pozorem usunięcia wody, jaka się tam zbierała. Jednak zbyt blisko tajemniczej komory, aby ją zignorować i nie sprawdzić, co jest w środku. Zachi na pewno wie, co się tam kryje. Kilka miesięcy temu wykonano serię szczegółowych zdjęć za pomocą lidaru całej okolicy miasta majów Tikal w dzisiejszej Gwatemali. Okazało się, że to, co dziś uznajemy za tikal, to niewielka część tego, co znajduje się pod dżunglą, przesypana cienką warstwą ziemi. Jest tam wciąż ukrytych co najmniej 60 tysięcy różnych obiektów. I nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, jak wielkie i skomplikowane było to miasto. I znów, wszystko to razem wzięte, tworzy mapę nieba, w myśl starej zasady, która utknęła nawet w modlitwach. Jako w niebie, tak i na ziemi. W egipskiej hermetyce autorstwa Hermesa Trismegistosa, gdzie Hermes jest u greckim imieniem egipskiego boga mądrości Tota, Tot mówił, że człowiek nie jest tylko fizyczną istotą, taką jak zwierzęta. Człowiek jest połączony z czymś jeszcze w odległym kosmosie i nie jest w stanie żyć bez tego połączenia. Cały sens istnienia kosmosu to stworzenie miejsca, gdzie mogłoby zaistnieć życie takie jak nasze. Dlatego być może te gigantyczne mapy nieba miały być fizycznym znakiem tego, że jako ludzkość jesteśmy częścią wszechświata. Przykład Tikal doskonale ilustruje, że historia i archeologia powinny mieć więcej pokory w ocenie przeszłości. Majańskie megalopolis wkrótce zmienią całą historyczną optykę Mezoameryki, a przez to także historię świata. Gwatemala jest maleńkim krajem, który kryje w swoich granicach olbrzymie, zagubione miasta Majów. Oznacza to, że znacznie więcej można się spodziewać po zbadaniu lidarem Amazonii. A Amazonia coraz bardziej wydaje się być najważniejszym centrum cywilizacji w Ameryce Południowej. Kiedy patrzymy na geoglify na pustyni Daska, przedstawiające zwierzęta czy owady, to są to zwierzęta z amazońskiej dżungli. Coraz wyraźniej widać, że żadne z megalitycznych, a później historycznych miejsc, gdzie w Ameryce Południowej rozwijała się cywilizacja, nie można odseparować od Amazonii. Przykładem na naukową wiedzę ludzi zamieszkujących rejon Amazonii jest ajachłaska. Jest to prawdziwie magiczny napój, oddziaływujący pozytywnie na świadomość bez uczucia oszołomienia. I pustej przyjemności, jakie dają inne psychodeliki. A sposób jego tworzenia? Trzeba połączyć ze sobą dwie różne rośliny, aby uzyskać oczekiwany efekt. W Amazonii żyje ponad 150 tysięcy gatunków roślin i zdecydowanie potrzebna jest głęboka naukowa wiedza, aby umieć połączyć ze sobą liść jednej rośliny z pnączem drugiej. Żadna z tych roślin nie jest aktywna sama w sobie. Nasza cywilizacja ma problem z psychodelikami. Zostały zdemonizowane i nie widzimy w nich nic dobrego, mimo że pomagają w wielu schorzeniach, szczególnie tych psychologicznych, których jest coraz więcej. Medycyna bardzo powoli dostrzega w nich jedno z bardziej skutecznych narzędzi terapeutycznych łaska i afrykańska roślina i Boga doskonale sprawdzają się w leczeniu z uzależnień od twardych narkotyków. I to bez możliwości powrotu do narkomanii. Wiedza o działaniu tych roślin została zdobyta w głębokiej prehistorii. Na dodatek wiedza ta wykraczała poza kontynent, gdzie ocean nie był barierą nie do przebycia, a wręcz przeciwnie. Autostradą, dzięki której odległe geograficznie od siebie kultury mogły wymieniać doświadczenia. W sarkofagach, w których znaleziono mumie faraonów, znaleziono także kokainę. Nic wielkiego? Liście koka, z których otrzymuje się kokainę, rosną w Ameryce Południowej, a nie w Afryce. Jaki dealer docierał z towarem aż do Afryki? Obok Koki znaleziono tam Marychę i Tytoń. Także rośliny amerykańskie. Jednak największym dowodem na istnienie zaginionej cywilizacji wcale nie są potężne megality, ale coś, co leży na naszych oczach, pod naszymi stopami. Jednocześnie jest czymś, co świadczy o istnieniu wysoko rozwiniętej technologicznie cywilizacji. I jest to, proszę państwa, gleba. Widzę, widzę te rozczarowane miny. Każdy spodziewał się przygód Indiany Jonesa, a tu, sru, gleba. Zaliczamy glebę. Dosłownie i w przenośni, ale jest to megalityczna gleba. Kiedy kręcono dokumentalny film o brytyjskim poszukiwaczu przygód i agencie tajnych służb, pułkowniku Percy Fawcette, tym samym, którego grał Brad Pitt w filmie Lost World of Z. Realizatorzy tego filmu nagle zaczęli filmować glebę i byli tym bardzo podekscytowani. Gleba ta po portugalsku nazywa się Terra Preta, czyli Czarna Ziemia, czyli Czarnoziem. Przez lata uważaliśmy, że Amazonia to naturalna i dziewicza dżungla. Obecnie takie myślenie staje się powoli nieaktualne. Widać coraz więcej śladów tego, że ktoś świadomie stworzył Amazonię bo zdecydowanie nie jest on tworem naturalnym. Dziś jest co prawda zdziczałą i szalejącą zielonością dżunglą, ale ilość i różnorodność np. drzew owocowych, jakie rosną w tym tropikalnym lesie, daleko wykracza poza możliwości natury. Wygląda na to, że ten ekosystem został przez kogoś zaprojektowany po to, aby służył człowiekowi. Aby to osiągnąć, ludzie ci stworzyli specjalny, superżyzny rodzaj gleby, który dziś nazywamy terra preta. Nie znamy mechanizmu, w jaki sposób powstaje terra preta i istnieje ona w tej samej chemicznej formie w kilku miejscach na świecie. Nawet dziś wszyscy ci, którzy szukają miejsca w Amazonii, w którym chcieliby się osiedlić, najpierw szukają terra preta. Terra Preta zajmuje w Brazylii obszar miliona kilometrów kwadratowych, czyli tyle, co dwie Hiszpanię. W wielu miejscach ma ona grubość 6,5 metra, a więc była tworzona przez dłuższy czas. I gleba jest niezwykła. Przede wszystkim nieustannie odnawia swoje siły witalne i nie potrzebuje nawożenia. Przez tysiące lat użytkowania nie stała się jałowa. I z takim samym wigorem wspomaga rosnące na niej rośliny. Terra preta absorbuje ogromne ilości dwutlenku węgla. Filtruje ciężkie metale, które nie dostają się do rośliny. Likwiduje wszelkie zbędne chemikalia, w tym również nawozy sztuczne. Ma także właściwości elektromagnetyczne i piezoelektryczne. Jest w stanie przewodzić prąd elektryczny. Człowiek próbuje odtworzyć ją w warunkach laboratoryjnych od co najmniej 100 lat, i mu to nie wychodzi. Nikt nie zna przepisu na to, jak stworzyć taką glebę. Naukowo na taką glebę mówi się biowęgiel, i aby ją stworzyć, trzeba spalić materiał organiczny w wysokiej temperaturze. Tak więc stworzenie biowęgla przypomina pieczenie placka z mocnym przypaleniem bez zakalca. Tyle, że terra preta nie jest biowęglem a sam biowęgiel udaje tylko niezwykłą glebę z Amazonii. Nie ma także fizycznej możliwości, aby taka gleba powstała w wyniku spalania się stepu czy lasu i z procesu rozkładu kilku tłustych dinozaurów. Co oznacza, proszę Państwa, że skoro Terra Preta nie została stworzona w naturalnym procesie, to musiał ją ktoś stworzyć. Ktoś o bardzo wyrafinowanej i wszechstronnej wiedzy. Jest to więc naturalny artefakt na obszarze milionów kilometrów kwadratowych. Brazylia nie jest jedynym miejscem, gdzie występuje terra preta. Jest ona w północnej Afryce, Australii i w Ameryce Środkowej. We wszystkich tych miejscach terra preta jest chemicznie identyczna, co samo w sobie jest zdumiewające. Oznacza to, że ludzie na tych kontynentach musieli mieć ten sam naukowy przepis, jak stworzyć taką glebę. Gleba o bardzo podobnym składzie to ukraiński czarnoziem, a także wiele miejsc na Syberii, w Kanadzie i w amerykańskich stanach, takich jak Minnesota. I proszę Państwa, ta gleba nie tylko służyła do tego, aby rodzić owoce czy warzywa. Czy zwróciliście państwo uwagę, że niemalże wszystkie megalityczne budowle, takie jak egipskie piramidy, konstrukcje Majów czy megality w takie jak Ollantaytambo i, i Saksajchłaman, stoją prosto? Budowle te są potężne i bardzo masywne. Stoją od tysięcy lat i w naturalnym procesie powinny osiadać i dziś byłyby po prostu krzywe, a tak nie jest. Prehistoryczni inżynierowie, którzy zaprojektowali i budowali te obiekty, zdawali sobie sprawę z tego, że stabilność ich budowli ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia takiego potężnego projektu. Przed ustawieniem pierwszego głazu trzeba było stworzyć jakiś fundament i przede wszystkim utwardzić i ubić ziemię, aby z czasem pod ciężarem budowli nie osiadała. Aby tego dokonać na taką skalę, jaką obserwujemy dziś, inżynierowie ci musieli mieć wiedzę o tak zwanych metamateriałach, zapewniających stabilność sejsmiczną budynku. Nasze domy z trudem utrzymują poziom przez pierwsze 20 lat swojego istnienia. Tak więc ważna jest nie tylko gęstość gleby. Ale jej skład i to począwszy od nanocząstek, pozwalających na przykład na stworzenie superstabilnej struktury, jak piramida. I prawdę mówiąc, dziś nie mamy pojęcia, w jaki sposób robiono to w czasach prehistorycznych. Jakie kolejne warstwy materiału używano do tego, aby stworzyć w 100% ustabilizowane fundamenty budowli? Zdumiewające jest to, że nikt do dziś nie pomyślał o tym, że należałoby wbić się w takie fundamenty megalitycznej budowli i pobrać z nich rdzenie, takie jakie pobiera się na przykład z lodowca. Takie rdzenie należałoby zbadać aż do poziomu nanocząstek, aby ustalić ich skład i odkryć w jaki sposób stawiano tak trwałe budowle w przeszłości, o której nic nie wiemy. Wiele megalitycznych budowli tworzono z ciętego, ale w sposób nieregularny kamienia. Takie bloki można nazwać blokami poligonalno-cymatycznymi, bo rezonans, jaki wywoływało trzęsienie ziemi, burzące zazwyczaj konstrukcje, tak ustawione bloki skalne zmieniały w dysonans, przez co nawet bardzo silne wstrząsy sejsmiczne przestawały być groźne. Do tego takie odprowadzanie energii nie musiało być chaotyczne. Często taki materiał na megalityczne budowle transportowano dziesiątki, a nawet setki kilometrów od miejsca budowy. Wszystko po to, aby miał on pożądane właściwości. Dlatego istnieje potrzeba dokładnego zbadania całego materiału, na którym stoi budowla, aby wykryć tworzące ją metamateriały. Metamateriały mogą mieć wielkość ziarnka piasku lub mogą to być nanocząstki czegoś, co wchodzi w reakcję z falą sejsmiczną. Czymś takim mogły być na przykład nanokryształy, które tworzyły taki efekt. Mogły wyciszać taką falę sejsmiczną, ale w innym przypadku amplifikować falę komunikacyjną. Tak więc z jednej strony mamy, proszę Państwa, gigantyczne, cymatyczne bloki skalne, a z drugiej kontrolę środowiska, w którym zostają one umieszczone. Od ważących po kilkaset ton bloków budowlanych, aż do nanoelementów. Dowodem na to są megalityczne budowle, takie jak egipskie piramidy, czy saksaj w Peru. Które mimo tysięcy lat egzystencji nadal stoją w taki sam sposób, jakie ustawiono bez osiadania budowli. Flinders Petri, jeden z najwybitniejszych egiptologów, a także niezależny badacz, inżynier budowy maszyn Chris Dan, zauważyli w egipskich budowlach otwory, które musiały być nawiercone przez maszyny borujące, pracujące na dużo szybszych obrotach niż te, jakie znamy obecnie. Najdłuższe znane otwory sięgają w głąb na 5 metrów i to w super twardym granicie. Czegoś takiego nie da się wykonać miedzianym wiertłem, jak chcą Egiptolodzy. W Balbek megalityczna ściana ma 4 metry grubości i jest zrobiona z bloków o wadze 900 ton. I proszę Państwa, ta ściana trzyma pion a przy swojej wadze fundamenty powinny z czasem osiadać i przesuwać się do środka lub na zewnątrz. Ale tej ściany nie ruszył nie tylko żaden kataklizm, żadne trzęsienie ziemi, ale nawet potop. Struktura takiej ściany często również była elementem takiego dojrzałego myślenia inżynierów z zagadkowej, zaginionej cywilizacji. Budowle te są stabilne do dziś, co oznacza, że ich fundamenty zrobiono dzięki nieznanej nam technologii. Na koniec cały teren wokół takiego megalitu pokrywano sztucznie stworzoną glebą, zwaną terra preta, którą zaginiona cywilizacja potrafiła stworzyć i wykorzystywać tak do uprawy, jak i tworzenia własnych, superstabilnych budowli. Także dzięki temu, że gleba ta miała właściwości elektromagnetyczne, otwiera to następną technologiczną możliwość, jaką posiadali do swojej dyspozycji ludzie z odległej prehistorii. Elektryczne właściwości tej gleby sprawiały, że mogła ona służyć w połączeniu z materiałem budowlanym o cymatycznych właściwościach, jako medium do prowadzenia komunikacji i transferu energii. Dlatego materiał, z którego wycinano bloki skalne, również ma znaczenie. Wiele elementów takich masywnych, megalitycznych budowli tworzono z granitu. Granitem wyłożono komorę królewską w Wielkiej Piramidzie, na którą naciska potężna, wapienna bryła piramidy. Kwart, zawarty w granicie pod wpływem ciśnienia, przejawia wówczas swoje właściwości piezoelektryczne. We wnętrzu wielkiej piramidy, nawet po zgaszeniu świateł, nie jest ciemno, bo jarzą się pod ogromnym ciśnieniem kryształy kwarców w granicie. Problem w tym, że na podstawie tego, co przetrwało do naszych czasów, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków, jak wyglądała kompletna budowla, bo przetrwało tylko to, co oparło się działalności czasu, żywiołom i współczesnej cywilizacji. I niestety, naukowcy kompletnie w tym nie pomagają. Akademia stara się sprawiać wrażenie, że wie wszystko. W wykopaliskach takich jak na przykład w Gobekli Tepe odkopano zaledwie 5% całego kompleksu, ale naukowcom nie przeszkadza to w mówieniu, że już wiedzą do czego służyła budowla. A przecież nie tak dawno mówili, że tej budowli nie powinno tu być. Ale dziś już wiedzą i uważają, że człowiek 12 tysięcy lat temu dokonał tego potwornego wysiłku tylko po to, aby oddawać cześć bogom. Za każdym razem, kiedy archolodzy natrafiają na coś, czego nie rozumieją, natychmiast nazywają to miejscem kultu i jest to jakaś obsesja. Do tego dochodzi kwestia wyglądu danej budowli w czasach, kiedy ją stworzono. Na naukowych rysunkach archeologów odkopujących Göbekli Tepe, które przedstawiają wyobrażany przez nich widok kręgów sprzed dwunastu tysięcy lat, widać pokrywające je dachy, tworzone ze słomy lub ze skór, podparte na drewnianych tyczkach. I naukowcy mówią proszę państwa o tym bez zmrużenia oka, ale proszę popatrzeć na te kamienne słupy. Czy ludzie, którzy byli zdolni je wykonać, zakończyliby swoją budowlę, byle jakim dachem na patykach? To wręcz uwłacza ich wiedzy i umiejętnościom. Dziś nie wiemy, czy ukoronowaniem takiej budowli była konstrukcja drewniana, bądź coś z zupełnie innego materiału, co nie przetrwało do naszych czasów. Wiemy na przykład, że mury w Cusco w Peru były wyłożone złotą blachą. I z pewnością nie służyło to do zdoby. Po złocie nie ma już dziś śladu, bo zabrali go i przetopili Hiszpanie. Na niektórych egipskich budowlach, a także w megalitycznym kompleksie Tiwanaku, są wykute w skale ślady po zapewne metalowych klamrach, które nie służyły wzmacnianiu konstrukcji budowli, a raczej umożliwiały większy przepływ energii, jaką wytwarzała tak więc proszę państwa, szkielety i skorupy, które kopia archeologia, są tak naprawdę niezbyt ważne. Złote ozdoby i różne cenne precjoza są nieistotne. O wiele bardziej istotne jest to, aby poznać jaka inżynieria tworzy tak niezwykły rodzaj gleby, pozwalający starożytnym budowlom przetrwać do dziś. Taka gleba nie powinna istnieć, ale jest i razem wzięta ma powierzchnię małego kontynentu. Tak samo na naszych oczach wciąż istnieje technologia, która nie wymaga guzików, matryc i układów scalonych, a jedyna energia, jaka ją napędza, to nieskończona energia Ziemi. I do tego nie trzeba kosmitów na latających spotkach, a ludzi o doskonałych umiejętnościach obserwacji naturalnych fenomenów, co można było zastosować do tworzenia zapierającej dech w piersiach cywilizacji. Kiedy istniała taka cywilizacja? Ustalenie takiego czasu wydaje się dziś wręcz niemożliwe, ale tylko wtedy, gdy szukać jakiejś konkretnej metody, za pomocą której można dokonać takiego pomiaru czasu. Dziś z pewnością nie ma takiej bezpośredniej metody, ale istnieją pośrednie. I co jest zaskakujące, taka pośrednia metoda daje oczekiwaną odpowiedź. Jedną z najbardziej fascynujących tajemnic, jaką chciałbym poznać, jest owiane już legendą tajemnicze zatopione miasto u wybrzeży Kuby, które odkryła Paulina Zelicki w czasie wykonywania prac oceanograficznych dla Fidela Castro. Pełne piramid i innych budowli, zatopione miasto, ma znajdować się na głębokości około 700 metrów pod powierzchnią wody. Fascynujące, prawda? To, co dziś wiemy na pewno, to, że kształt kontynentów, jakie znamy, ulega nieustannej zmianie. Lądy pojawiają się i znikają. Jeszcze tysięcy lat przed naszą erą można było suchą nogą przejść ze Szkocji do Francji. Ale kraina zwana Doggerland leży dziś na dnie Morza Północnego. Indonezja kiedyś była jednym lądem zwanym Sundaland. Australia łączyła się z Nową Gwineą i całość nazywała się Sahul. Popatrzmy z tej perspektywy na Florydę. Floryda, a właściwie połowa tego półwyspu leży na ogromnym koralowcu. Materiał ten nazywany jest wapieniem neolitycznym. Jeśli w prehistorii poziom oceanu był niższy, oznacza to, że patrząc na Florydę, widzimy jedynie czubek czegoś znacznie większego, co wystawało nad powierzchnią wody wcześniej. Powstaje pytanie, jak rozległy mógł być ten ląd? Jeśli zatopione miasto u wybrzeży Kuby leży na głębokości 700 metrów pod wodą, to w czasie, kiedy powstawało, musiało istnieć na stałym lądzie. Pokazuje to zupełnie inną mapę tego, co dziś nazywamy Karaibami, gdzie być może istniało spore, odcięte od reszty oceanu morze, w swoim sensie podobne do Morza Śródziemnego do idealnego miejsca tworzenia się jakiejś cywilizacji. Badania geologiczne tej części świata nie wskazują na nic, co sugerowałoby, że ląd ten zapadł się pod wodę, chyba że Chyba, że, proszę państwa, cofnąć się w czasie o pięćdziesiąt tysięcy lat. Wtedy do czegoś takiego doszło? Ziemia zapadła się ludziom pod stopami, miasta zniknęły pod powierzchnią wody w ciągu doby. Brzmi znajomo? Dlatego, jeśli miasto na dnie morza u wybrzeży Kuby jest prawdziwe to proszę Państwa, mamy ślad po najprawdziwszej Atlantydzie, którą zamieszkiwała wysoko rozwinięta cywilizacja 50 tysięcy lat temu. Dziękuję za uwagę i jeśli mogę ją jeszcze przez chwilkę utrzymać, przypominam, że Polaraksa jest na Państwa utrzymaniu i jeśli podoba się to, o czym tu opowiadam, nie dajcie jej zatonąć. Do usłyszenia, mówił Krys Miekina.